Witamy, wybramy. Dziś mamy pierwszy dzień lutego 2024. No, lekko pada deszczyk, Gruda Śląskiego Dula. Świadki Jehowy nie stoją. Także cały świat to jest magia. Zaczarowany i wszyscy czarują. Wszystkie religie, polityka, wszędzie chodzi o kasę. I taki teatrzyk, każdy te miny swoje pokazuje. Wierszyków się nauczy, litery prawa się słucha. No i mają te swoje świątynie, jaskinie zbójców, bo tu Bóg nie mieszka, Dzieje Apostolskie 17:24, ale mieszka w duchu i prawdzie, prawdziwi czciciele. Nie mogą kłamać, bo kłamcy nie wejdą do królestwa. I gdzie dwóch albo trzech zebranych w imię prawdy i sprawiedliwości Chrystusa, który jest królem, nie jest panem, bo pan to panuje. Także Jezus jakby przyszedł teraz, to też by zastał taką sytuację, jak faryzeusze, jak w sabat robił dobre uczynki, tego nie przyjęli. Czyli adwentyści, faryzeusze mają sabaty, świadkowie Jehowy, faryzeusze mają te swoje sale królestwa, tu Bóg nie mieszka, tak u księży w firmach, księdza, gdzie ma firmę i zarabia pieniądze. Także Chrystus przychodzi i chce zamieszkać w naszych sercach. I apostoł Paweł, jakby siedział w więzieniu też i był prześladowany za to, że był gorliwy dla uczciwych ustaw Cezara, jako faryzeusz, Rzymianin i tak dalej. Jak się nawrócił, bo był nie według dokładnego poznania, myślał, że służy Bogu, ale Dzieje Apostolskie 9:5, jak go ojciec pociągnął z nieba, czyli Jezus jest tym ojcem, dlatego Jana 6:44, nikt nie może przyjść do nas, do tej prawdy, którą Chrystus głosił. Hebrajczyków 13:8, wczoraj, dziś ten sam na wieki, ona się nie zmienia, ona się rozjaśnia, ale Jezus mówi, chodźcie, dopóki macie światło, bo przyjdzie ciemność. I Jezus odszedł i ta ciemność trwa jeszcze. Ciemność trwa i cały czas było, nie było nigdy, Bóg nie miał organizacji, tylko było powołanie, adwentyści, badacze Biblii, świadkowie, to było powołanie, wielu powołanych, tak samo jak 5000 nakarmiał, to oni byli tak, żeby do tego cyrku wejść, popatrzeć się, atrakcje, cuda, pojeść, no taki teatrzyk, nie, taka po prostu, ale ich nie interesowała przekaz o królestwie, co Chrystus głosił szczerym sercem, tylko żeby tak dla atrakcji, no bo człowiek, który robi cuda, no to jest bardzo ciekawy, żeby go zobaczyć. No i Chrystus właśnie wybrał 11 apostołów na zesłaniu ducha po śmierci, jak już był w niebie i zesłał ducha prawdy, Jana 14:17, było około 120 osób. Medowie, Persowie, Elamici. Dzisiaj ci, co mówią językami, po polsku nie mówią, tylko mówią językami, że nic nie rozumiemy, o co chodzi, przeklinają Boga, bo Medowie, Persowie, Elamici mówili, w swoich ojczystach słyszeli dobrą nowinę o królestwie królu, bo cała Biblia to jest królestwo Chrystusa, króla sprawiedliwego, jednego. A teraz żaden człowiek nie jest sprawiedliwy, nie jest święty, bo tylko Jezus jest święty, doskonały, nieśmiertelny, jedyny i nad każdym mężczyzną. 1 Koryntian 11 rozdział od 1 do 3 i Jana 14:17, duch prawdy ma nas połączyć, bo Duch Święty jest tak po katolicku, taki święty Lucifer. 2 Koryntian 11 rozdział od 10 do 15, czyli anioł światłości, który przybiera postać apostołów, sług szatana, sprawiedliwości. Czyli arcyapostołowie już wtedy byli i dzisiaj tak samo są fałszywe Chrystusy. Mateusz 24:5, Mateusz 24:21 jest wielki ucisk zakłamania do 28 i gdzie padlina. I troszkę deszczu i świadków Jehowy nie ma, bo taka mała próba. Także świadkowie, oni i tak, ich firma się rozpadnie. Tylko czas musi być, czas się wypełni. Bo król nie może panować, królować znaczy służyć. I oni panują, oni wiedzą, że człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie. Wiedzą, że wiara Hebrajczyków 11 rozdział od 1 do 40 to jest... że wiara to jest to, co nie widzimy, a oni mają widzialną organizację. I 2 Koryntian 5 rozdział 17 werset, że kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, a 2 Koryntian 5 rozdział 7 werset,
to my nie chodzimy dzięki wierze, tylko widzeniu, a świadkowie właśnie króla zamienili na Pana Jehowę. Firma Jehowa 8 milionów fałszywych roków, Mateusz 7,15. No i strażnica i obrazki, tak, na świadectwo stoją, ale koniec przyjdzie na świadków Jehowy. Koniec ich kłamstw, końców świata, bo Chrystus, i On się nie zmienia, On naprawdę żyje w swoich uczniach, w duchu i w prawdzie. I On nie założył żadnego pioniera, żadnego arcybiskupa, papieża, starszego nadzorcy, jakiegoś tam, bo oni wymyślają tytuły ze świata. No i są w świecie najbardziej jak faryzeusze, mają Pana Jehowę, a nie chcą być aniołami, nie chcą wychwalać Chrystusa, bo Jemu odebrali jako organizacja wszystkie tytuły, zrobili z Niego anioła, a to oni mają być aniołami zamiast ponierami. Także jak ktoś wnikliwie nie bada Słowa Bożego, to Nowe Jeruzalem wstąpiło z nieba na ziemię, Nowe Miasto Jeruzalem, jest 12 bram do Nowego Miasta Jeruzalem i czasy pory przyjścia Łukasza 12:56. Świadkowie, jak nie rozpoznacie czasu nawiedzenia, przyjścia Chrystusa, to jest Chrystusowy czas. Dzieje Apostolskie 17, rozdział od 1, od 17 do 34, jak Berejczycy badali pisma, i baranek jest pośrodku, także nie ma Jehowy. To jest Biblia Warszawska. Kolosan 3:13 mamy Chrystusa, a w Biblii w przykładzie Nowego Świata Kolosan 3:13 pisali Jehowę. Także poczekajcie. Także świadkowie, mamy klucze poznania dla was, żebyście byli aniołami. Mateusz 24:31, anioły, i na Syjonie w Słowie Bożym jest zbawienie. Izajasza, rozdział 2-4, Izajasza 66:8, Psalm 2:6, mamy króla na Syjonie. Przyjdź królestwo Twoje, na ziemi raj będzie, ale tylko dla prawdziwych czcicieli, co czczą Boga w duchu i w prawdzie. No, zapraszamy na Syjon.